2000 lat temu drogami Jerozolimy przeszła Droga Krzyżowa. Dziś w duchu chcemy przenieść się do tamtego, pierwszego w dziejach ludzkości Wielkiego Piątku. Chcemy w tej najświętszej drodze towarzyszyć Jezusowi, dzielić z Nim ból, cierpienie i samotność. Ruszamy w Drogę Krzyżową nie tyle po to, aby współczuć Chrystusowi, aby się nad Nim użalić, ale po to, aby pozwolić się Jemu przemienić. Wierzymy, że idąc śladami Jezusa Chrystusa, przejdziemy przez śmierć do zmartwychwstania i życia wiecznego. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja pierwsza. Wyrok śmierci. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat. Stajemy na dziedzińcu Pałacu Piłata w Jerozolimie, niedaleko Bramy Owczej, która wychodzi na wschód w kierunku Góry Oliwnej i Betanii. Jezus jest związany, Jego ciało zsieczone biczami, a na głowie korona z cierniowca. Cały we krwi, nie przypomina człowieka. Bardziej podobny jest do baranka rozszarpanego przez dzikie bestie. Twarz opuchnięta i posiniaczona od uderzeń, zalana potem krwią, łzami i plwocinami. Ubrano go w szkarłatny płaszcz na pośmiewisko. Do ręki włożono mu trzcinę jako berło. Oto król wasz, krzyczy Poncjusz. W odpowiedzi rozlega się krzyk tysięcy gardeł. Precz z nim, ukrzyżuj go. Człowiek wydaje wyrok na Boga. On nam niewygodny, nie chcemy słuchać jego słów. Usuńmy go ze swego zgromadzenia. Niech umrze wreszcie Bóg. Jak pomyśleli, tak też uczynili. I pobłądzili. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja druga. Przyjęcie krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat. Nikt nie chciał się dotknąć tego ciężaru. Sanhedryn znany był z tego, że ciężary lubił wkładać na ramiona innych, a sam palcem ich dotknąć nie chciał. Jezus przyjmuje krzyż na własne ramiona. Ten krzyż, który nie był dla Niego, ale dla mnie. Tak bardzo Bóg ukochał człowieka, ukochał mnie, że karę za moje grzechy przyjmuje na swoje ramiona. Święty Bóg dla mnie samego stał się grzechem i poniósł karę, jaką ja winienem ponieść. To, co moje, stało się udziałem Boga, aby to, co boskie, stało się moim udziałem. Tajemnica przeogromnej miłości. Jezus bierze krzyż, mój krzyż, na własne barki, aby ocalić moje życie. Ile razy uciekałem od krzyża, od cierpienia. Ile razy szukałem spełnienia moich oczekiwań, a stroniłem od wypełnienia woli Bożej. Chcę się dziś uczyć od Jezusa przyjmować krzyż na własne ramiona i mężnie z Nim kroczyć przez życie. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja trzecia. Pierwszy upadek. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat. Potknął się, a może ktoś go popchnął. Parę kroków po wyjściu z pałacu Piłata, może jeszcze na pałacowych schodach, leży Jezus przygnieciony krzyżem. Nikt mu nie pomoże. Szarpią go żołnierze, przeklinają i kopią. Silniejszy zawsze pogardza słabszym. Przekleństwa lecą w stronę Pana Wszechświata. Tak wygląda miłość Boga do człowieka. Sponiewierana, wyszydzana i zdeptana do ziemi. Lecz Bóg przyjmuje te upokorzenia, ponieważ widzi ostateczny cel tych wszystkich wydarzeń. Czy nie zdarza mi się pogarda względem drugiego człowieka? Czy potrafię kochać także tych, których inni poniżają, lekceważą, nienawidzą? Dziś Chrystus pohańbiony jest w drugim człowieku. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja czwarta. Spotkanie z Matką. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat. Wśród tłumu, który z ciekawością, lękiem, a czasem z nienawiścią obserwuje tę drogę cierpienia, pojawia się ona, Matka Boleściwa. Ich oczy spotykają się. W tym spojrzeniu zamknięta jest cała głębia miłości, bólu, akceptacji i poświęcenia.
Maryja, która przyjęła w swym sercu tajemnicę Bożego planu, teraz stoi obok swojego umęczonego Syna. Nie może nic więcej zrobić, oprócz bycia przy Nim. Ta obecność jest jednak największym darem miłości. Czy potrafię tak jak Maryja być obecny przy tych, którzy cierpią, ofiarować im moją obecność, nawet kiedy moja bezsilność wydaje się przytłaczająca? Któryś za nas cierpiał rany? Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja piąta. Pomoc Szymona. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat. Nagle z tłumu wyróżniony zostaje jeden człowiek, Szymon z Cyreny. Jest zmuszony do pomocy Jezusowi w dźwiganiu krzyża. Początkowo może to było dla niego tylko niechcianym obowiązkiem, ale ta droga obok Jezusa mogła stać się dla niego drogą przemiany. Pomoc niesiona Jezusowi staje się obrazem pomocy, jakiej potrzebujemy wzajemnie. Czy jestem gotów, jak Szymon, przyjąć na swoje ramiona ciężar drugiego człowieka, nawet jeśli początkowo wydaje mi się to niezrozumiałe czy niesprawiedliwe? Któryś za nas cierpiał rany? Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja szósta. Chusta Weroniki. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat. Weronika, wbrew tłumowi i straży, odważnie podchodzi do Jezusa, aby oczyścić Jego oblicze z krwi, potu i kurzu. W tym geście ukryta jest wielka miłość i odwaga. Oblicze Jezusa, odciśnięte na chustce, zostaje jako świadectwo prawdziwej miłości. Czy jestem gotów, podobnie jak Weronika, okazać miłość i współczucie, nawet gdy wymaga to odwagi i ryzyka niezrozumienia? Któryś za nas cierpiał rany? Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja siódma. Drugi upadek. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat. Jezus upada po raz drugi. Ciężar krzyża i słabość ciała coraz bardziej dają o sobie znać. Ten upadek przypomina nam o ludzkiej słabości, o naszym upadaniu i wstawaniu. Każdy z nas doświadcza momentów, kiedy wydaje się, że nie możemy już dalej iść. W tych chwilach, patrząc na Jezusa, uczymy się, że ważne jest, aby zawsze znaleźć siłę do powstania. Któryś za nas cierpiał rany? Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja ósma. Kobiece łzy. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat. Przy drodze stoją kobiety z Jerozolimy, płaczące nad losem Jezusa. On jednak zwraca się do nich, mówiąc: Córki Jerozolimy, nie płaczcie nade mną, ale płaczcie nad sobą i nad swoimi dziećmi. Te słowa są przestrogą i zapowiedzią. Uczą nas, że współczucie dla innych powinno iść w parze z refleksją nad własnym życiem i przyszłością. Któryś za nas cierpiał rany? Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja dziewiąta. Trzeci upadek. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat. Po raz trzeci Jezus upada pod ciężarem krzyża. Jest to upadek na oczach wszystkich, blisko miejsca ukrzyżowania. Symbolizuje on ostateczne odrzucenie, samotność w cierpieniu. Jezus przez ten upadek ukazuje nam, że nie ma sytuacji bez wyjścia, że nawet w najgłębszym upadku można znaleźć siłę, by iść dalej. Któryś za nas cierpiał rany? Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja dziesiąta. Odarcie z szat. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat. Przybywszy na miejsce Golgoty, żołnierze odzierają Jezusa z szat. Jest to kolejny akt poniżenia, odsłonięcia Jego ciała przed wszystkimi. W tym geście widać całkowitą ofiarę, gotowość do oddania wszystkiego z miłości. Czy jestem gotów do takiej ofiary, do oddania z miłości wszystkiego, nawet tego, co najbardziej osobiste,
intymne. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 11. Przybicie do krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat. Dźwięk młotka, który przybija Jezusa do krzyża, rozbrzmiewa w sercach wszystkich obecnych i przez wieki. To moment, w którym Bóg poddaje swoje dłonie i stopy oprawcom. Miłość zostaje gwoździami przytwierdzona do drzewa krzyża. Miłość, która nie zna granic. Miłość, która jest gotowa do największego poświęcenia. Czy potrafię kochać tak bezwarunkowo? Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 12. Śmierć Chrystusa. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat. Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Te ostatnie słowa Jezusa na krzyżu są wyrazem całkowitego zawierzenia się Ojcu. W tym momencie spełnia się dzieło zbawienia. Śmierć, która wydawała się porażką, staje się zwycięstwem. Czy potrafię zaufać Bogu tak bezgranicznie nawet wobec śmierci i cierpienia? Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 13. Zdjęcie z krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat. Ciało Jezusa zostaje zdjęte z krzyża. Maryja przyjmuje do swoich rąk ciało swojego Syna. Jest to moment wielkiego bólu, ale i miłości, która trwa pomimo wszystko. Czy umiem kochać w bólu, w cierpieniu, nie tracąc wiary w miłość, która przemienia śmierć w życie? Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 14. Złożenie do grobu. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat. Jezus zostaje złożony w grobie. Kamień zamyka wejście. Wydaje się, że to koniec. Ale wiara mówi nam, że śmierć nie ma ostatniego słowa. Czekamy w nadziei na poranek zmartwychwstania. Czy potrafię czekać z nadzieją, nawet kiedy wszystko wydaje się stracone? Czy umiem tę nadzieję wlewać również w serca innych osób, tak aby z grobowców ich wydobywać, a nie w nie wpychać? Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Przeszliśmy drogę krzyżową, drogę cierpienia i miłości, która prowadzi przez śmierć do życia. Niech ta droga będzie dla nas nie tylko przypomnieniem o ofierze Chrystusa, ale także wezwaniem do naśladowania Jego miłości, odwagi i nadziei. Niech przemienia nasze serca, abyśmy stali się narzędziami Jego pokoju i miłości w świecie. W intencjach papieskich pomódlmy się. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.